Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkie znaki Trygonu Ziemi do czytania tygodniowego. Zobaczymy, co dla Was. O, może jeszcze tak, byki, panny, koziorożce. I zaczynamy. Karty są przygotowane, więc je tylko troszkę delikatnie poszturcham tutaj przy Was. I zaczynam. W przyszłym tygodniu pojawiły się te rozkłady lutowe, więc zapraszam. Zaczynamy od byków. Wow. Jakiś niesmak pozostanie w Was związany z jakąś sytuacją, słuchajcie. Jeśli będziecie postawieni w trudnej sytuacji, to pamiętajcie o tym, że trzeba znaleźć czasami rozwiązania bardziej jednoznaczne moralnie. Właśnie po to, żebyście nie czuły niesmaku. Natomiast to też może być tak, że na przykład błędnie zrozumiecie albo ktoś was błędnie zrozumie i później ciężko będzie wyczuć, o co właściwie chodzi, tak? To jest też energia podstępności, energia sprytu. Być może będziecie musiały użyć sprytu w jakiejś sytuacji. Jeśli tak, to pamiętajcie właśnie tylko o tym, żeby to było jednoznaczne moralnie. Właśnie, słuchajcie, zobaczcie, arcykapłanka. Starajcie się zwracać uwagę na to, co podpowiada Wam intuicja. Arcykapłanka zna ciemne i jasne strony życia. I ona jakby dzięki własnej intuicji jest w stanie dojść do właściwego punktu widzenia. Kierując się intuicją, rozpoznaje gdzieś tam ukryte przesłania, tak? Znaczenia, interpretuje je. I to ją wyprowadza z różnych zakamarków. Asmonet. Asmonet, kochani, to jest taki check in blanco dla mnie i to od Was zależy, w jaki sposób go zagospodarujecie, w jaki sposób się będziecie tym opiekować. To może być nowa propozycja dla Was zawodowa, to może być nowa propozycja, jak dla mnie również emocjonalna, gdzie ktoś proponuje Wam coś namacalnego, wraca z konkretną propozycją tworzenia czegoś wspólnie. Jest to dopiero błysk, to jest pierwszy jakby ta pierwsza inicjatywa, którą warto wykorzystać. Król Kielichów, pięknie. No, czyli moim zdaniem to może być jakaś propozycja natury emocjonalnej do Was skierowana w tym tygodniu. Król Kielichów, czyli osoba, energia osoby, która patrzy przez pryzmat miłości. Ona wie, jeśli kobiety spotkacie takiego faceta, to on naprawdę potrafi zrobić wrażenie, dlatego że on wie, w jaki sposób rozmawiać z kobietami, żeby poczuły się ważne, żeby czuły się piękne, żeby czuły się wyjątkowe. Król Kielichów. To jest, słuchajcie, taka energia, kiedy może tutaj po jakichś niepowodzeniach, w sensie niezrozumieniu z początku tygodnia, pod koniec tygodnia złapiecie, o co w tym wszystkim chodziło. Zrozumiecie sytuację, wyjaśnicie jakieś nieporozumienia. I to doprowadza do takiej satysfakcji, do takiego szczęścia wewnętrznego, że wiemy, że już jakby o co chodziło, to było niepotrzebne, może za bardzo się nastroszyliśmy, może nasze przeświadczenie o tym, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, było niewłaściwe, nieprawdziwe i jakby sytuacja się wyjaśnia. Prowadził rozkład ten, prowadziła karta ośmiu kielichów. I to jest, słuchajcie, niby wszystko jest w porządku, tak? Tak czujemy, że niby wszystko jest w porządku, ale jednak czujemy, że coś nas uwiera. I opuszczenie czegoś, co teoretycznie jest dobre, jest w porządku, wymaga od nas wiele odwagi i determinacji. Natomiast jeśli wasza dusza będzie pchała was
do przodu w tym tygodniu, żeby zostawić coś za sobą, coś, co do czego macie może sprzeczne odczucia, bo nie było w zasadzie nic z tym złego, ale jednak was uwierało, to należy podjąć jakąś decyzję, bo ten niepokój was może nie opuścić, dopóki nie zaczniecie właśnie nowej podróży. Jeśli was dusza pcha do przodu, to nie przestaniecie czuć niepokoju. Prędzej czy później dojdziecie do wniosku, że musicie coś zmienić i zacząć nową drogę. Ciekawe czytanie, ogólnie rzecz biorąc, powiem szczerze, bardzo fajne, tylko tutaj na początku coś może wam się wydać dziwne, niesmaczne. Natomiast ta sytuacja się wyjaśni, moim zdaniem. Absolutnie tak. Dobrze, dziękuję bykom i zapraszam panny. Wow. No słuchajcie, no panny to dosyć, mam wrażenie, interesująco. Przede wszystkim, ojej, dobra. Dużo będzie się działo, o czym świadczy 8 buław. To jest bardzo dużo, to jest takie nagromadzenie energii, tak? I dużo wiadomości, odbieranie, wysyłania. Bardzo szybko poruszająca się energia. I to były działania, które być może wy wprowadziliście w ruch jakiś czas temu. I wydaje mi się, że one jakby doprowadzą do sukcesu, bo rozkład kończy się dziesiątką monet, ale po kolei. Zaczynamy od rycerza kielichów. To jest, słuchajcie. Albo jakiś człowiek, który was odwiedzi, ale odwiedzi w cudzysłowie, tak? Czyli nawiąże kontakt z wami, on się kieruje swoim sercem. Tak? I on, kierując się swoim sercem, odrzuca logikę, idzie za głosem serca. Więc to może być taka sytuacja, w której wy się znajdziecie, albo bo was spotka, albo wy taką postawę będziecie przejawiać. Ale w ogóle piękny tydzień. Karta cesarzowej, trójeczka, ukochana moja karta. To jest piękna, doświadczona kobieta, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, więc to przełóżmy to na energię. Energia ogromnego doświadczenia, energia ogromnej siły, energia, w której my wiemy, czego chcemy i tworzymy wokół siebie tylko czego pragniemy. Jesteśmy w tym bardzo kreatywni. Mamy świetne pomysły, cudowne rozwiązania, które pozwalają nam jakby manifestować i pchać do przodu nasze pomysły, na przykład realizacje. Mamy koło fortuny, co oznacza dla jednych na przykład, bo później mamy 10 monet, jakąś zmianę finansową, jakieś dodatkowe środki, dodatkowe pieniądze. Dla innych na przykład zmianę w takim poczuciu bezpieczeństwa, wzrośnie w jakimś znaczeniu wasze poczucie bezpieczeństwa, wasze poczucie stabilizacji. Jeśli coś was destabilizowało, martwiło, dręczyło, powodowało, że czuliście się na niepewnym gruncie, to ten tydzień może to zmienić. Czego wam życzę? Bardzo ładne czytanie, moje drogie panny. Właściwie nie ma się do czego przyczepić, szczerze mówiąc. Może być tylko wyczerpujące, szczególnie tu. Bo w ósemce buław, no to mamy naprawdę dużo, dużo się dzieje. W lewo, w prawo jest wymiana informacji, dużo ruchu w ogóle. Trzeba będzie odpocząć. 10 monet jest o tyle piękne, że tutaj, pomimo skupieniu się gdzieś tam na kwestiach materialnych, tak naprawdę energia tej karty pokazuje dużo więcej, bo właśnie ona pokazuje szczęśliwych ludzi. Bezpieczeństwo, dobre życie, tak? Czyli całokształt, nie tylko pieniądze. Koło fortuny może wam przynieść jakieś pieniądze, ale tak jak mówię, to niekoniecznie, bo może też przynieść właśnie zmianę w nastawieniu. Okej. I koziorożce. Zobaczymy, co dla was. Okej. Okay. Koziorożce, przede wszystkim to, co was prowadzi, to jest czwóreczka mieczy, czyli trzeba odpocząć po jakiejś sytuacji,
nie wiem, może jedziecie na ferie. Niezależnie od tego, w jakiej jesteście sytuacji, ważne jest, żeby w przyszłym tygodniu znaleźć czas dla siebie, zrelaksować się, zrobić sobie przerwę, wycofać się. Jeśli czegoś, na przykład, jeśli czułyście, że, bo tutaj może być tak, tak mi przyszło do głowy, jeśli na przykład z kimś o coś przepychałyście się, jeśli miałyście poprzedni tydzień trudny, jeśli czułyście, że wasze jakby działania nie przynoszą skutku, trzeba się wycofać i zadbać o siebie, zrobić sobie przerwę, zrelaksować się. I co więcej, w czasie tego relaksu dać swojej duszy czas i przestrzeń na ujawnienie tego, co trzeba zrobić i na znalezienie rozwiązań. Ok? Nie pchać na siłę. Zaczynacie czwórką monet, czyli trzymacie się czegoś bardzo mocno. I teraz tak, jeśli to są kwestie finansowe, to trzeba się zastanowić, czy jest to oszczędność, czy jakaś obsesja gromadzenia, bo energia powinna płynąć. Należy użyć zdrowego rozsądku i autorefleksji, żeby ustalić, czy zachowujemy się rozsądnie, czy zachowujemy się samolubnie. Pamiętajmy, że jeśli damy coś z siebie, to wróci do nas. Więcej zazwyczaj. I to jest dla mnie najsłabsza czwórka, jeśli chodzi o tarotowe czwórki, bo to jest taka karta, w której tak naprawdę no, utknęłyście. Utknęliście i taka może być energia utknięcia. Natomiast to też jest jakby jeszcze drugi, jest kilka znaczeń, tak? I kolejnym jest to, że jeśli tak się trzymacie tej materii, powiększacie swój dobrobyt, to słuchajcie, w czasie tej drogi uważajcie, żeby nie stracić z oka tego, co jest naprawdę ważne, bo tutaj macie jakąś ofertę emocjonalną. Widzicie? Mamy rycerza kielichów. Rycerza kielichów, który jest młodziutką energią mówiącą o tym, że albo do was ktoś przyjdzie z jakąś fajną ofertą emocjonalną, mniejszą, większą dla każdego coś innego, albo po prostu zapomniałyście w tym wszystkim, w tym pędzie o tym, żeby patrzeć też troszeczkę sercem na całą sytuację. Moim zdaniem mogłyście mieć trudny poprzedni tydzień. Część z was przynajmniej, bo tutaj mamy tą potrzebę odpoczynku, tu mamy sześć mieczy, to jest odejście od jakiejś trudnej sytuacji, od niebezpieczeństwa, co więcej od sytuacji, która może wymagać wsparcia innych osób. Jeśli potrzebujecie pomocy, po prostu ją przyjmijcie. To jest odejście w nowym kierunku z nadzieją, że tam będzie lepiej i może tam trzeba będzie odpocząć. Ale nie byłybyście sobą, gdybyście... Oj, słuchajcie, jeśli skupiacie się na pracy, jeśli non-stop skupiacie się na pracy, tak może być, to naprawdę ten przyszły tydzień znajdźcie trochę czasu dla siebie, żeby się nie wypalić po prostu. Jeśli z kolei coś robiłyście i teraz czekacie na owoce swojej pracy, to karta ta mówi o cierpliwości. Oczywiście, można już teraz odwrócić się i zebrać te monety, które tutaj są, natomiast pytanie, czy teraz akurat tego chcemy, czy już chcemy sięgnąć ręką po owoce naszej pracy, czy nie byłoby lepiej poczekać jeszcze troszeczkę, zanim zbierzemy plony i właśnie zrobić sobie przerwę, nabrać dystansu i ocenić tą sytuację na spokojnie. Nie zbierać naszych plonów za szybko, tak bym powiedziała. Troszeczkę cierpliwości od początku i odpoczynku. Moim zdaniem to będzie Wam potrzebne w przyszłym tygodniu i tego szczerze Wam życzę. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.